Cześć, dziękujemy, że jesteście z nami. W tym odcinku jedziemy na sam koniec Chorwacji. Zobaczymy początek Boki Kotorskiej i pojedziemy na Półwysep Prevlaka. Zostańcie z nami. Zanim pojedziemy na Półwysep Prevlaka i do Boki Kotorskiej, kilka słów o samym Konawlu. Konawle to najbardziej na południe wysunięty region Chorwacji. Jest to stosunkowo niewielki obszar, które tworzą 33 mniejsze i większe miejscowości. Jednak sam krajobraz jest bardzo zachwycający. Mamy tutaj skaliste wybrzeże, mamy środkową część, tak zwane polje płaskie i typowy region górski. W północnej części tej właśnie górskiej, która graniczy z Bośnią, Hercegowiną i z Czarną Górą, dominuje masyw górski Śnieżnica, która ma wysokość 1234 metry oraz Bielotina. Natomiast żyzne polje, które zajmuje centralną część Konawla, rozciąga się na długości ponad 35 km i na szerokości ponad 12 km. Otoczone górami Konawle od północy, natomiast od południa graniczy z Adriatykiem, dociera aż do samego wejścia do Zatoki Boki Kotorskiej przy Półwyspie Prevlaka, a na zachodzie pochyla się w kierunku zatoczek Obot i Caftat.
jak możecie zauważyć, ruch tutaj nie jest zbyt duży, ponieważ cały ruch turystyczny zatrzymuje się praktycznie w miejscowości Tafer. Tą drogą możecie również dojechać do Czarnogóry, natomiast no, w tym momencie nie jest ona zbyt oblegana. Na horyzoncie pojawia się przepiękny widok Zatoki Kotarskiej, nazwanej również Boką Kotarską. Na wprost mamy drogę prowadzącą do przejścia granicznego do Czarnogóry. My natomiast zjeżdżamy w prawo w kierunku półwyspu Prewlaka. Panorama z półwyspu Prewlaka na samą Bokę Kotarską jest przepiękna, jak sami widzicie. Ludzi również jest jak na rekarstwo, praktycznie sami tutaj mieszkańcy. Niestety na sam półwysep Prewlaka i na przylądek Ostro nam się nie udało dotrzeć, ponieważ jest to teren zamknięty w tym momencie. Ze względu na swoje strategiczne położenie na południowym Adriatyku, półwysep stał się przedmiotem sporu terytorialnego pomiędzy Chorwacją a Czarnogórą. I terytorium to do 2002 roku no, jest praktycznie zamknięte z czasowym otwarciem, ale to jest bardzo rzadko możliwe. Sam półwysep Prewlaka jest niezamieszkany. Ma on około 2,6 km długości i około od 150 do 500 metrów szerokości.
My już powoli wracamy z Prawlaki w kierunku Podacy na Rivierze Makarskiej. Przed nami dosyć spory kawałek drogi. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, do polubienia, do komentarza, do kliknięcia dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco z naszymi filmami. I zapraszamy również na naszą stronę naszepodróże.edu.pl. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, piszcie, postaramy się odpowiedzieć i zapraszamy na kolejne nasze vlogi. Cześć!